Nierządem Polska stoi. Poeta powtarza to, co ponad sto lat wcześniej powiedział Jan Kochanowski. Przedstawia obraz upadającego państwa. Przyczyną tego jest wewnętrzna anarchia. Ciągle zmieniają się prawa i konstytucje, których nikt nie przestrzega. Szlachta i ziemianie zubożeli. Nie łożą na utrzymanie armii. Ten, kto zachował władzę i majątek, jest górą i kieruje się własnymi prawami. Może w ten sposób dbać o własne dobro. Taka sytuacja sprawia, że państwo znajduje się w stanie rozkładu.